po kolejnym meczu Dragons. Witają Was Adrian i Kuba. Dzisiaj będzie bez reporterów, ponieważ wszyscy dotychczasowi przyjaciele drużyny zawiedli. Nikt nie przyszedł. Co powiesz, Kuba, o dzisiejszym meczu? Co mogę powiedzieć? No wynik całkiem przyzwoity, jak na nasze możliwości. No, ile było? 130? Nie, 120 chyba 3, tak? Do 32. No to... Jest to nasz chyba jeden z najlepszych wyników w tym sezonie. Gra była naprawdę wyrównana przez cały mecz. Gdyby nie to, że nasza drużyna była osłabiona, bo mieliśmy tylko 9 zawodników, to myślę, że tym razem pokonalibyśmy przeciwników. No szczególnie, że mieliśmy przewagę liczebną, no ich było tylko 6. Prawie jak zawsze, no. Dzisiaj Kuba... Mamy. No dzisiaj słabo, w sumie tylko jedna zbióreczka. No, ani Kuba faulu, też ani... właśnie ilość fauli. No, także... Jest on już... Także coraz... grupa pościgowa jest bardzo mocna i się zbliża, także trzeba będzie się postarać. Całkiem możliwe, że w tym momencie jestem na drugiej pozycji pod względem fauli w drużynie. No. Co jeszcze możemy powiedzieć naszym jeszcze możemy powiedzieć, kibicom? No za tydzień chyba, tak? Następny mecz, no to... Nie za tydzień? Coś za tydzień. Następny mecz sprawdzicie dokładnie no, sobie, kiedy sprawdzimy. Będzie. No, dokładnie. I prosimy Was, przychodźcie, ponieważ dzisiaj były kolejne dwie osoby. Trochę no, słabo. Za najlepszych tych kibiców, no... Nagroda się oddala. Jeśli także... chcecie, abyśmy wygrali nagrodę, musicie przyjść. No, także zapraszamy. Do baru, do boju. Hej!